tym odcinku pokażę Ci najlepszy sposób na zbieranie hyperchromu w jailbreaku. Ostatni update dużo zmienił. Większość starych taktyk na wbijanie hyperchromów już nie działa. Zanim Wam sposób pokażę, zostaw lajka i suba, bo tylko 11% osób to robi. Patrzcie, jak wyglądają procenty na wdropienie każdego hyperchroma na każdym levelu. Potrzebujesz prywatnego serwera. Nie musi on być Twój. Czy też to robić na moich serwerach, ale będzie ciężej. Sposób ten polega na wbijaniu ciągle na serwer. Szukanie napadu, na który polujemy. Ja wbijam 5 level Hyperping, więc szukam kasyna. Jak wbijemy na pusty prywatny serwer, po około 20 sekundach pokaże nam, jakie napady zaraz się otworzą. Jak nie macie Game Passa bossa, który to pokazuje, to musicie iść sprawdzić, czy napad jest otwarty. Jeśli nie dropniemy napadu, który nas interesuje, wychodzimy z serwera i wbijamy znowu. Tak aż do skutku. W przypadku małych serwerów publicznych wbijamy i sprawdzamy, czy jest ten napad, który nas interesuje. Albo czy został na przykład jeden napad do obrabowania, bo wtedy można go szybko obrabować i zrespią się kolejne. Trafiłem kasyno i teraz wystarczy, że je obrabuję. Jeśli macie prywatny serwer, własny, to gdy będzie godzina 12:30 PM, możecie włączyć komendę Rain i zrobić Mansiona, który ma podwójną szansę na Hyperchroma. I gdy zrobiliśmy napad, to wystarczy wyjść i wejść na serwer i czekać, aż znowu ten napad nam się trafi.